Dobry wieczór Państwu. Cóż, odpoczęliśmy. Pora na kolejny spacer. Poprowadzę Państwa dzisiaj taką trasą, nazwijmy troszkę wypoczynkową, gdzie może mniej jest takich drobiazgów, ale natomiast jest jeden wielki obiekt, o którym za chwilę. Idziemy, proszę Państwa, ulicą Rutowskiego, która kiedyś zwała się Teatralna i dzisiaj też nazywa się Teatralna. Nie wiem dlaczego, chociaż się domyślam. Po prostu jest to, proszę Państwa, jedna z bardzo długich ulic w Śródmieściu, bo jest, proszę Państwa, i dłuższa od ulicy Grodzickich, i dłuższa od ulicy Krakowskiej, bo ciągnie się od placu Mariackiego aż hen do placu Strzeleckiego, na którym to stoi Teatr Skarbka. I uważam, że to właśnie z tego tytułu ta ulica nosiła już za czasów austriackich tytuł, nazwę ulicy Teatralnej. Co takiego ciekawego było na tej ulicy Teatralnej? Tak jak na parterach były jakieś sklepy, tak na pierwszych piętrach mieściły się różne szkoły. Szkoły prywatne, tak, kiedyś. Szkoły teatralne, baletu, śpiewu, tańca nowoczesnego, tańca jakiegoś klasycznego i tak dalej. Prowadziły to panie takie, czy takie, czy takie. Także jak to się mówi, na tej ulicy, już począwszy od placu Mariackiego, już były posadowione takie małe placówki kulturalne, które pedagogiczne, które uczyły. Po prawej stronie nie ma sklepów w tej ulicy, z tym, że od razu przejdę na nową nazwę. Przed wojną ona nosiła nazwę Rutowskiego. To był jeden z bardzo dobrych prezydentów Lwowa. Więc przy tej ulicy Rutowskiego, na odcinku do katedry, bo będziemy zmierzali w stronę katedry łacińskiej, na tym odcinku, proszę Państwa, nie ma sklepów. Sklepy dopiero zaczynają się prawie że vis-a-vis katedry łacińskiej. I takie małe sklepiki. Proszę Państwa, ta katedra, monumentalna budowla, bardzo duża. Rozpoczęto, proszę Państwa, budowę tej inkwizycyjnej. Fundatorem to był Kazimierz Wielki, ten, który dał prawa dla Lwowa, prawo magdeburskie, prawda? Więc, proszę Państwa, prace rozpoczęto, a to był 1340, rozpoczęto, proszę Państwa, prace w 1360. Jak łatwo, proszę Państwa, zapamiętać, dlaczego 1340? Proszę Państwa, w 1940 roku miały być wielkie uroczystości 600-lecia nadania praw miejskich miastu Lwów. Nazwijmy to osadzie Lwów, prawda? Prawa miejskie. No ten. I proszę Państwa, no cóż, plany swoją drogą, historia swoją drogą, prawda? Wszyscy Państwo się doskonale orientujecie, a ci, co są młodzi, to dowiedzą się, nie wyczytali, że w 1940 roku we Lwowie nie było Polski. Lwów był pod pierwszą sowiecką okupacją, która się rozpoczęła 21 września 1939 roku. Także, proszę Państwa, niestety nie było tego. Ale wracamy do naszej
do naszej katedry. Przede wszystkim to jest, proszę Państwa, katedra, to był, że tak powiem, archikatedra, dlatego że to była świątynia podlegająca, że tak powiem, koronująca to, że była w Lwowie, były arcybiskupstwa i między innymi najważniejsze było między właśnie to arcybiskupstwo rzymsko-katolickie. Katedra, proszę Państwa, rozpoczęła się, tak jak powiedziałem, budowa w 1360 roku i budowniczy nazywał się Gonzague, z tym, że on to musiał mieć chyba z Polakami współczesnymi do czynienia charakter, bo trwało, proszę Państwa, ta budowa blisko 100 lat. Wyobraźcie sobie Państwo, 100 lat budować katedrę. I dopiero w 1481 roku wrocławscy architekci Joachim Grom i Joachim Rabisz, dwóch Joachimów, przystąpili do budowy sklepienia obu naw bocznych. Kościół, sama budowla, jest jedynym zachowanym we Lwowie gotyckim zabytkiem sakralnym. Posiada 64-metrową wieżę usytuowaną asymetrycznie względem osi kościoła, ponieważ do wzniesienia drugiej bliźniaczej nigdy nie doszło. Proszę Państwa, tak opowiadam Państwu teraz o tej katedrze w naszych spacerkach, ale równolegle w którymś programów, chyba że telewizyjnych w programie, nie, chyba Trwam, taki sympatyczny starszy pan Siewiutki, rysując, opowiada. No i proszę Państwa, tak mi śmiać się chciało, bo na katedrze lwowskiej, tej właśnie rzymskokatolickiej, proszę Państwa, ten hełm to jest taki przesadzisty, ciężki, tak jakby spinał tą całą wieżę, żeby się nie rozsypała, to nasadzili tam taki mocny, ciężki, żeliwny garnek. Natomiast w jego rysunku jest smuklusieńki, strzelisty, taki wysublimowany. I taka mała dygresja. Dużo ludzi, którzy malują fragmenty Lwowa, wydelikacają. Proszę Państwa, po wybudowaniu tej katedry zostały dobudowane, proszę Państwa, z zewnątrz kaplice. Dlaczego? Bardzo, bardzo majętni, powtarzam, mieszczanie chcieli mieć swoje, że tak powiem, miejsce w katedrze, a ponieważ obie nawy już ograniczały, to proszę Państwa, do katedry lwowskiej jest dobudowanych 8 kaplic, jedna jest poza katedrą, nie styka się, stoi na dziedzińcu. Jak to mówiło się kiedyś, na ten teren okalający kościół nazywał się cmentarz, bo tam kiedyś ludzi chowali. Pierwsze cmentarze były przy samych kościołach. Także potem się po nich tam, jak w katedrze ormiańskiej, cały dziedziniec jest wyłożony płytami, kiedyś były groby i po tych grobach, po tych płytach kamiennych ludzie chodzili. Nie wiem, czy to miała być kara, czy to miała być, że już w proch się obróciły, że po tobie depcą, ale faktem, że proszę Państwa, ten teren w koło się kościoła nazywał się cmentarz i właśnie jedna z tych kaplic, jedyna, która nie styka się z samą katedrą, jest osobno, stoi, no, można by nazwać nawet przy ulicy Halickiej,
To jest jedna z najpiękniejszych kaplic, już nie mówiąc w Lwowie, ale w ogóle w Europie, to jest kaplica Boimów. Kaplica Boimów, proszę Państwa, od nazwy fundatorów rodziny Boimów, kupców, którzy doskonale sytuowani postawili tą kaplicę. Kaplica ma jeszcze drugą nazwę, ma nazwę Ogrójecka, od Ogrójca, gdzie Pan Jezus, jak wiadomo, cierpiał. A na szczycie tej kaplicy jest figura Chrystus Frasobliwy. Jak będziecie Państwo we Lwowie, dobrze przypatrzcie się w tej figurze. Faktycznie Pan Jezus ma na głowie koronę cierniową, siedzi na takim kamieniu, głowę ma podpartą jedną ręką, taki frasobliwy. Patrzę na to, co się wkoło niego dzieje i się martwi. No nie tylko się martwię tym, co się wkoło niego dzieje we Lwowie. Obawiam się, że on się martwi, co się w ogóle dzieje z ludzkością, tą, dla której on się poświęcił. Ale zostawmy, bo powiedzą ci Państwo, że my jakieś tutaj prowadzę lekcje katechizmu. Nie, proszę Państwa, idziemy w dalszym ciągu na spacer. Proszę Państwa, wewnątrz katedra przy dniu pochmurnym jest bardzo ponura i nie tak oświetlona, jeżeli już jest włączony światła sztuczne, jak kościół, o którymśmy wspomniali niedawno, kościół ojców Bernardynów. Mury zewnętrzne otynkowane. No to troszeczkę jest, proszę Państwa, stoi w sprzeczności z gotykiem, dlatego że gotyk, jak będziemy omawiali na przykład kościół świętej Elżbiety przy ulicy Grudeckiej, to gotyk cechuje to, że są mury czerwone, goła cegła jest tylko licowana, prawda? Bardzo ładnie się wtedy taki prezentuje ten kościół. Ten niestety styl gotycki, ale proszę Państwa, był otynkowany. Tak jak wspominałem Państwu, 7 było kaplic. My jeszcze wrócimy do tej katedry, żeby odpocząć sobie, siądziemy sobie spokojnie w środku i będziemy przeglądali się tym wszystkim kaplicom, freskom, obrazom, ołtarzom, które się znajdują w jednej też, no można by powiedzieć, z najpiękniejszych budowli sakralnych. Ale z wewnątrz, dlatego że z zewnątrz to nie, z zewnątrz to jakaś ta katedra jest. Mnie osobiście nie bardzo ona tam pasuje. Więc cóż, proszę Państwa, na dzisiaj kończymy, troszkę trzeba odpocząć i do zobaczenia i usłyszenia za tydzień. Dziękuję.